Kaczyński wygłosił przemowę, brzmiał jak trybun ludowy. Dziś, szanowni państwo, musimy spojrzeć także na to, co powstanie oznacza w dzisiejszej rzeczywistości, ale nie spojrzeć poprzez pełne hipokryzji przemówienia ludzi, którzy dążą do tego, aby pozbawić nas wolności. A z czasem także i niepodległości, mówił Jarosław Kaczyński podczas konferencji, która odbyła się przed parafią Świętego Klemensa w Warszawie. Przemówienie prezesa PiS miało związek z obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 2024 roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji odbyło się wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polityk oddał hołd powstańcom, ale nie tylko, bo przestrzegł też przed utratą przez Polskę niepodległości. Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Kaczyński mówi o niepodległości. Podczas przemówienia przed parafią Święty Klemensa w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński oddał hołd poległym powstańcom. Polityk przypomniał o historii tego zrywu. Wczoraj pan prezydent Andrzej Duda cytował słowa mojego święty brata z 2009 roku, że stało się ono, powstanie, RET, moralną podstawą naszej niepodległości. Sądzę, że te słowa oddają istotę tego wszystkiego, co się stało, bo mimo zniszczeń tak straszliwych, mimo ogromnych strat, około 200 tysięcy zabitych, Powstanie Warszawskie stworzyło coś, co można by było określić jako trwałą, żyjącą w ludzkiej świadomości i to nie tylko mieszkańców Warszawy, emocje, powiedział Jarosław Kaczyński. Lider PiS postanowił nawiązać w swoim wystąpieniu do obecnej sytuacji politycznej na świecie. Kaczyński postanowił przywołać kwestię traktatów europejskich. Dziś musimy spojrzeć także na to, co Powstanie Warszawskie oznacza w dzisiejszej rzeczywistości. Ale nie spojrzeć poprzez pełne hipokryzji przemówienia ludzi, którzy dzisiaj dążą do tego, by pozbawić nas wolności, a z czasem, to jest zapisane w projektach nowych traktatów europejskich, także i niepodległości. I zmienić nas w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale zarządzany z zewnątrz, przestrzega Kaczyński. Reparacje dla Polski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości postanowił również odnieść się do kwestii reparacji wojennych. To właśnie za czasów rząd Mateusza Morawieckiego powstał obszerny raport, w którym przedstawiono kwotę zadośćuczynienia, jaką powinna otrzymać Polska od Niemiec. Musimy patrzeć na to wszystko, co wiąże się z Powstaniem Warszawskim, także jeszcze z jednego punktu widzenia. Nie było żadnego zadośćuczynienia i nie było też kary. Jeśli chodzi o reparacje, to nie chodziło tylko o pieniądze. To chodziło o sprawiedliwość. To chodziło o to, by Polska nie była traktowana inaczej niż inne kraje. Bo to też jest niesłychanie ważne, podkreślił Kaczyński.